witam serdecznie. Znajdujemy się u mnie w studio. Dzisiaj zaprezentuję wam, jak robię beat. Beat będzie no niezbyt mocny, będzie taki lightowy. Zrobiłem go już wcześniej, ale zrekonstruuję go, pokażę wam, na czym pracowałem, jakie wykorzystywałem dźwięki, jak one były zagrane. No i co? No i pokażę wam to. Mam jeszcze dla was taką krótką informację odnośnie płyty Malca Inventarz. Płyta już jest na dzień dzisiejszy skończona. Czekamy tylko, aż Malec wykona zdjęcia do książeczki, do środka, ponieważ front już jest wykonany, ale nie mamy jeszcze zdjęć do środka. Myślę, że do miesiąca czasu, dwóch, płyta będzie już wytłoczona i będzie dostępna w sieci, jak i będzie można było zamówić sobie, jeśli ktoś chce po prostu wersję fizyczną mieć w domu. Nie będę już więcej smucił, przejdziemy teraz do produkcji bitu, tak więc zostańcie ze mną. Yo. Produkcję bitu zaczniemy od nagrania perkusji, stopy i werbla, potem będą dochodzić następne elementy, jak hi-hat, czy druga stopa z subbasem, taka cięższa. I lecimy. Ściszymy tą stopę, żeby nam tak nie buczała. O, lepiej. I jeszcze damy taką cichutką stopkę na zakończenie lupa. Taki prosty lub, wiadomo, nie ma żadnego szału. Prosty beat, prosty lub. To możemy przystąpić do nagrywania dźwięków. W tym bicie dźwięki będą bardziej syntetyczne, chociaż będzie połączenie brzmienia z pianina. Oczywiście to pianino nie jest jakieś takie mega super, tylko jest po prostu dźwięk VST z Hypersonica. No nie brzmi one. Nie brzmi ono najlepiej, dałem taki malutki pogłos, ale to zobaczycie za jakiś czas. Najpierw zajmiemy się dograniem syntetycznych rzeczy na początek. Bardzo hipnotyzujący, gdzieś porywający tam w galaktyczne jakieś podróże. Tak mi się to przynajmniej kojarzy, ten dźwięk. Z takim gdzieś lotem w kosmos, w nieznane, nie wiem. Zobaczmy, jak to wyszło nam tutaj. Okay. Nasz dźwięk prowadzący w tym bicie. Teraz pokażę wam, co jeszcze można zrobić przy użyciu sampla.
samplowanie jako tako no, jest fajne, ale można je użyć w ciekawy sposób i dość kreatywny, jeśli połączy się to z dźwiękami syntetycznymi. Ja mam tutaj taki sample. To jest... zaraz... się pogubiłem. To jest to. To jest a cappella Aka D'Angelo. Nie znam tego, miałem to na dysku. Ale wykminiłem spoko motyw, że można to samplować. Let me tell you about this girl. Maybe I shouldn't. I made her feel and her name was Brown. To nam raczej nie będzie potrzebne. Skupmy się na fragmencie. Nieco krótszy. Spróbujemy coś dobrać. Jeszcze raz. Że to siada dość mocno. Jest fajne. I kto by przypuszczał, że jest to wzięte z takiej, że a cappelli. Dobrze, tak więc spróbujemy to sobie nagrać teraz. Nowy pattern. Nieśmiertelny Fruity Loops. Od lat mi towarzyszy w moich produkcjach. Robię też bity na Cubase'ie, ale tam dopiero no zaczynam. Mam też parę bitów przygotowanych na Cubase'ie. Pokażę wam w innym odcinku, ale póki co Fruity Loops. Fruity Loops, szybki, wygodny. Te nowsze wersje są no dosyć ciekawe. Dobrze, nagrywamy. Recording, moi drodzy, i lecimy. Zobaczmy, jak wyszło. Wykwantyzuję to, kwantyzacja. Wyrównanie, czyli... Oj, nie wyszło zbyt równo. Musimy to poprawić za chwilkę. Fajne, takie zakończenie loopa i takie no... Coś innego to jest, prawda? Sample. Dobra, mamy to. No i co, teraz pozostałoby dobrać jakiś następny, kolejny dźwięk. Tak więc poszukajmy czegoś. Poszukam go sobie z tej listy tutaj, bo mam tutaj dużo dźwięków, sampli. I to jest ten chyba dźwięk. Tak. I do tej części dogramy jeszcze coś syntetycznego. Galaktyka, taki trochę kosmos.
Badamy troszkę po głosu. Zobaczymy. Sprawdzimy, jak to brzmi razem. Fajnie, fajnie, ale brakuje nam jeszcze hi-hatu, takiego szybkiego. Niby trapowego, niby nie, taki po prostu szybki hi-hat dla nawijaczy, którzy lubią szybko nawijać. To wtedy ich tak jakby przyspiesza. Tak. Zobaczmy, zobaczmy, co my tu mamy. Teraz dogramy pianino, o którym mówiłem wcześniej. No nie jest to jakieś tam najlepsze pianino, nie brzmi jakoś super mega, tak jak Yamaha. No ale no cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Tak jest. I dla chcącego nic trudnego. Włączymy nagrywanie. Całkiem nieźle. Motyw, który był nagrywany wcześniej, wyciszyłem, a mianowicie ten. Ponieważ to musi być dobrze zaaranżowane, pokłóciłoby się ze sobą, gdyby to było razem. Zobaczmy. Niby brzmi dobrze, ale jednak to przygłusza te nasze pianinko tam, które gra sobie z tyłu. No i co? Dograłbym jakieś jeszcze niższe akordy na pianinie. Ich nie było słychać, ale to dlatego, że zagrałem zbyt cicho. Zobaczmy, jak brzmią one samodzielnie. We'll be right back.
teraz po nagraniu tych wszystkich rzeczy przydałoby się coś na jakieś takie minimalne przejście. Okej. Tak więc spróbujmy zagrać lida. Większość nagrane. Wiadomo, są tam jeszcze różne motywy na przejścia, jakieś takie cykacze, przejścia, ale już tego Wam nie będę pokazywał, jak zrobiłem. W następnym odcinku postaram się Wam pokazać, jak robię całkowicie nowy beat. Stworzymy coś po prostu na zasadzie spontana chwili. Chciałbym Wam podziękować, że wytrwaliście do końca w moim filmiku. Zapodam Wam MP3 na końcu. A póki co to żegnam Was i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!